To dla mnie wczorajszy dzień był niezwykle pouczający, oprócz tego, że był niezwykle atrakcyjny, ponieważ nie jestem ani aktywistką, ani ekologiem. Swoje dość długie zawodowe życie poświęciłam komunikacji społecznej, a 5 lat temu moja przyjaciółka i założycielka Fundacji Nasza Ziemia i inicjatorka akcji w Polsce, Mira Stanisławska-Mejsztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, powiedziała: skoro jesteś taka dobra w tym, co robisz, to mianuję cię swoim następcą, oddaję ci fundację, oddaję ci akcję, spróbuj zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj, bo mamy 30-lecie akcji Sprzątanie Świata. Proszę Państwa, wstydliwa historia śmieci, czyli nazwa tej prezentacji, absolutnie nie poprowadzi nas przez śmieci. Ja, ubierając się w koszulkę akcyjną, chciałam dzisiaj Państwu spełnić, przed Państwem spełnić rolę rzecznika prasowego wszystkich tych, którzy sprzątają, wszystkich tych, którzy pomagają sprzątać i wszystkich tych, dla których rzeczywiście kwestia śmieci porzuconych w naturze jest pasją. Ja tylko chciałabym o tym Państwu ciekawie, mam nadzieję, opowiedzieć. I zaczynam plakatem, który zaprojektował Andrzej Pongowski, znany polski artysta grafik, w 1994 roku dla tej akcji. Jak Państwo widzicie, artysta użył wielkiego odkurzacza, który z kuli ziemskiej wyciąga te wielkie tony śmieci, zostawiając po sobie ziemię błękitną i zieloną. Napis Sprzątanie Świata, jakby skreślony ręką dziecka, to wesołe, kolorowe literki, które podrygują tak jak wolontariusze, którzy w trzeci weekend września tamtego roku wyszli, by posprzątać swój kraj. Czujemy pewien rodzaj radości i euforii. Oto zbierzemy się, posprzątamy i będzie czysto. Tak wierzył naiwnie Andrzej Pongowski, jak dzisiaj o tym mówi, i tak wierzyła naiwnie Mira Stanisławska-Mejsztowicz, że tak będzie. W pierwszej akcji w 1994 roku rzeczywiście w Polskę wyszło 2 miliony uczestników, którzy z lasów, z parków, z plaż zebrali 20 tysięcy ton zalegających tam śmieci. 64% uczestników było w młodym wieku. Ja do tego wrócę, bo to ważne, czyli pomiędzy 11 a 20 rokiem życia. Mira, która jest widoczna na tym zdjęciu, wzięła udział w konferencji prasowej zorganizowanej z okazji tej akcji. Właściwie wtedy wszystkie funkcjonujące w tamtym czasie media były obecne. Ponad 60 dziennikarzy, w tym wszystkie agencje prasowe, polskie i zagraniczne. Wydawałoby się, że to, o co w tej akcji od samego początku chodzi, bowiem proszę Państwa, w tej akcji w ogóle nie chodzi o sprzątanie. To nie ma być zastąpienie ani służb, ani nikogo innego. W tej akcji chodzi o promocję nieśmiecenia w naturze, o to, abyśmy tych śmieci tam nie zostawiali jako ludzie, ponieważ tak naprawdę one się same nijak nie mają szansy zneutralizować. Mira w ogóle nie myślała, że będzie musiała tę akcję prowadzić. Próbowała nią zainteresować Ministerstwo ówczesne Ochrony Środowiska. Powiedziano jej: pani Miro, proponujemy zwrócić się do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej. Mamy rok 94, który nadzoruje służby komunalne w tamtym czasie. Być może oni się akcją zainteresują. Oczywiście w tamtym czasie niewiele mówiło się w ogóle o trosce o środowisko, niewiele było mowy o ekologii jako takiej. W związku z tym również to ówczesne Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej powiedziało: pani Miro, jeśli pani chce sprzątać, nie stanowimy żadnego problemu, proszę sprzątać. I tak Mira, nie mając innego wyboru, założyła Fundację Nasza Ziemia i rozpoczęła z akcją. Niechlubna galeria śmieci również nie jest po to, żebyście Państwo zastanawiali się razem ze mną, choć opowiem o tym, jakie śmieci znajdujemy w naturze przez 30 lat. Bowiem nie jest to ani chlubne, ani dla nas dobre, ale jeśli mielibyśmy się pobawić w taki rodzaj skatalogowania, jakie to są śmieci, to oprócz tych, które oczywiście, tak jak opony czy stare samochody,
znajdujemy w naturze, to głównie są to tak zwane śmieci weekendowe, jak my je nazywamy, a mianowicie flaszki, w tym bardzo dużo małpek, nawet mamy taki katalog śmieciuchów, jeden z nich się nazywa małpka małpkę wyrzuciła, bowiem te śmieci towarzyszą nam podczas spędzania wolnego czasu w naturze, czyli w pięknym miejscu, w lesie, w parku, nad wodą, nad rzeką, nad jeziorem, na plaży. Zabieramy ze sobą coś miłego do wypicia, coś miłego do zjedzenia. Bardzo często zabieramy tam również wyposażenie typu mini grille, pieluszki, mokre chusteczki. I o dziwo zostawiamy to w tym miejscu, niefrasobliwie myśląc, że nie będzie nam już potrzebne, więc dlaczego mamy zabierać to z powrotem? My w tym roku dodatkowo pokusiliśmy się jeszcze o taki alfabet. Chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda to, jak wyglądają te śmieci, jeśli przydzielimy im literki z alfabetu. I co się okazało? Właściwie od akumulatorów po znaki drogowe reprezentowane były wszystkie literki alfabetu, oprócz litery Q, Y i X. Ciężko byłoby znaleźć śmieć tylko na te trzy literki. W sumie, proszę Państwa, w ciągu 30 lat wolontariusze zebrali w akcji 45 milionów śmieci. Te 500 tysięcy kilogramów to jest tegoroczna, 30. jubileuszowa akcja. Czyli 45,5 miliona śmieci zebranych z natury w ciągu 30 lat. Wydawałoby się, że dużo. No, porównujemy to do 378, do masy 378 płetwali błękitnych, ale koledzy stwierdzili, że to jest nawet masa Tytanika. Czy to jest dużo? Może to nie jest dużo i jak już mówili również moi poprzednicy i wczoraj, i dzisiaj, nie skupiajmy się na liczbach. Ale my te liczby przygotowujemy nie dlatego, żeby się skupić na liczbie i nadać śmieciom znaczenie liczbowe, ale żeby powiedzieć, że bez tych rąk pomocnych, bez tych wolontariuszy, te 45,5 miliona śmieci zostałoby po prostu w tych miejscach pięknych, a Państwo w zdecydowanej większości znacie kwestie ilości lat rozkładających się butelek plastikowych, tworzyw sztucznych i tak dalej, więc szkoda byłoby te liczby wymieniać. Drugim kataklizmem, który dzięki uczestnikom tej akcji jest likwidowany i jest oznakowany, głównie dzięki specjalistycznym służbom, bo sami uczestnicy nie mają takiej możliwości zrealizowania tego, są dzikie wysypiska. Jest ich, proszę Państwa, zatrważająco dużo i przez 30 lat wszystkie mają się bardzo dobrze, choć doskonale poznaliśmy punkty selektywnej zbiórki odpadów i wiemy o tym, że możemy tam te rzeczy odwozić, w większości za darmo. Niestety to jest również w katalogu naszych śmieciuchów, katalog specjalnego, beztroskiego człowieka, który uważa, że jeśli już coś było w tym lesie, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze swoje dorzucić. Tak rosną te góry śmieci. Średnio każdego roku przez 30 lat likwidujemy i oznaczamy tylko w tej akcji około 2000 dzikich wysypisk w całej Polsce i są one zwykle w lasach. Więc w tych naszych naturalnych miejscach bogactwa, dzięki którym żyjemy, znajdujemy te przerażające ilości śmieci. I znowu, uczestnicy tej akcji przez 30 lat odkryli i zlikwidowali w Polsce, w polskich lasach, 34 tysiące dzikich wysypisk. Najwięcej znaleźliśmy ich w 2021 roku. My nazywamy to trochę efektem popandemicznym, czyli tych akcji w okresie 2019-2020 było zdecydowanie mniej. W związku z tym automatycznie w momencie, w którym z powrotem ruszyliśmy w Polskę, te 2600 dzikich wysypisk odkryliśmy, zdecydowanie ich więcej.
I coś, co jest realizowane od niedawna, choć generalnie fundacja od bardzo wielu lat, a właściwie od początku, interesuje się kwestią wody, ale wcześniej były to nasze troski o Morze Bałtyckie. Organizowane były akcje Morze Ryb czy Morze Śmieci, Marsze Bałtyckie, inwentaryzowanie i monitorowanie polskich plaż właśnie pod kątem zaśmiecania. Natomiast kilka lat temu nurkowie, którzy nurkują rekreacyjnie, zawiadomili nas, że w polskich jeziorach, w jednych z najpiękniejszych polskich jezior w Polsce, wydobywają ogromne ilości śmieci. I tak w 2019 roku, w drugi dzień wielkiego finału wrześniowego sprzątania świata, grupy nurków, wolontariuszy schodzą pod wybrane najpiękniejsze polskie jeziora, w tym również kilkakrotnie mieliśmy przyjemność posprzątać czy jezioro Kierskie, czy w Tarnowie Podgórskim, nie pamiętam jak się to jezioro nazywa. No właśnie, posprzątaliśmy tutaj u was na terenie Wielkopolski, ale generalnie mówię jako fundacja, natomiast wolontariusze sprzątają jeziora wybrane przez siebie. I jak widzicie tutaj na zdjęciach, po raz kolejny mamy tę niechlubną galerię śmieci. Moglibyśmy sobie powiedzieć, czy to znowu chodzi o to, żebyśmy popatrzyli, jakie to są śmieci. Tak, popatrzmy, jakie śmieci bez nurków wolontariuszy zostałyby na dnie jezior, nad którymi zwykle wypoczywamy sami, z dziećmi, chodzimy tam popływać i cieszyć się wolnym czasem. Są to dokładnie te same śmieci, które znajdujemy na lądzie, czyli butelki, czyli puszki, czyli ciuchy, ale również elementy naszych poremontowych odpadów, jak widać tutaj reprezentowanych przez uroczy sedes, czy opony, resztki wózków dziecięcych. Czasem opowiadają nam włodarze danych gmin, gdzie to jezioro jest usytuowane, że późnymi nocami właśnie takie pełne wywrotki pobudowlane trafiają do tych pięknych jezior. Chociażby tylko w tym roku, i znowuż liczba nie po to, żebyśmy nadawali znaczenie liczbowe, ale po to, żebyśmy sobie uzmysłowili, że gdyby nie ci wolontariusze nurkowie, w tym roku było ich 322, którzy zeszli w różne miejsca w Polsce w ramach akcji i tylko w tym roku zebrali ponad 4000 śmieci z tychże polskich pięknych jezior. No i chwila na to, co najważniejsze, co wprawia mnie zawsze w ogromną dumę, czyli to, co jest sercem tej akcji, ponieważ tak jak mówię, historia wstydliwa jest na temat śmieci, ale nie byłoby tej akcji, nie byłoby tego mojego dzisiejszego wystąpienia, gdyby nie ci wszyscy, którzy biorą udział w tej akcji. Ja pozwolę sobie ich nieco pogrupować. Te śliczne, uśmiechnięte twarze z nie ośmiecaj się hasłem to są przedstawiciele ambasad, do których za chwileczkę wrócę również w sojuszach. Po to, abyśmy sobie uzmysłowili właśnie, że akcja Clean Up the World, czy sprzątanie świata Polska, jest wydarzeniem o charakterze globalnym, międzynarodowym i jest naszą globalną sprawą, abyśmy nie zaśmiecali miejsc pięknych z natury. Widzicie również tutaj przede wszystkim bardzo dużo dzieci i młodzieży. Tak, dzieci i młodzież, szczególnie szkolna, jest naszym najwierniejszym uczestnikiem w akcji. Choć opowiadałam dzisiaj przy śniadaniu, że bardzo dużo rodziców ma do nas pretensje, że zmuszamy dzieci do sprzątania śmieci po dorosłych. Mówię zawsze to samo, czego nauczyła mnie założycielka. W tej akcji nie chodzi o sprzątanie, ponieważ jesteśmy na 100% pewni po 30 latach doświadczenia, że kto raz posprzątał, kto raz wyniósł te śmieci z lasu, z parku, zobaczył jak one wyglądają, przyjrzał się im i zrobił to osobiście, nigdy nie wyrzuci nawet papierka po cukierku, nie mówiąc o niedopałkach papierosowych, czy tak z trudem zbieranych kapslach
po piwie czy po innym napoju, który jest kapsulowany. Mamy harcerzy, mamy uczestników w postaci ochotniczych straży pożarnych, kajakarzy, rowerzystów, rodziny, które same mobilizują się, aby posprzątać swój kawałek Polski. Jednym słowem, to uczestnicy, to bijące serce tej akcji, tak jak mówię, proekologicznej, jak się ładnie mówi, w tej, w której chodzi o to, aby inni po prostu nie śmiecili. W ciągu 30 lat, jak pokazują nasze sprawozdania, w tej akcji wzięło udział 23 miliony uczestników. Te 500 000 to tegoroczna akcja dodatkowa, czyli ta nasza jubileuszowa. I jak sobie zrobimy nawet z powrotem prosty rachunek liczenia śmieci do uczestników, to śmiało mogę Wam powiedzieć, że śmieci w naturze jest coraz mniej, czyli coraz mniej śmiecimy. Coraz mniej tych śmieci ląduje w naturze. W stosunku do tych 20 tysięcy z pierwszej akcji jest to zdecydowanie mniejsza liczba. Co to znaczy? To znaczy, że na pewno nie tylko akcja Sprzątanie Świata, ale wiele działań związanych właśnie z ochroną środowiska naturalnego przynosi swoje dobre plony, przynosi swoje dobre efekty, bowiem ma w sobie zawarty ten element edukacji ekologicznej, którą tak szumnie nazywamy, a my nazywamy praktyczną lekcją troski o matkę Ziemię. I jak widzicie również w wyniku 80% stanowią właśnie szkoły i przedszkola, czyli dzieci i młodzież. Choć również jak dziennikarze czasami mnie pytają, czy jestem pewna, że ta akcja jest potrzebna, czy ta akcja skierowana do dzieci i młodzieży jest potrzebna, naprawdę z dumą i radością i pewnością odpowiadam, że dzieci są zdecydowanie lepiej wyedukowane, jeśli chodzi o wrażliwość i troskę na środowisko, niż niejeden dorosły. Ale z drugiej strony napływają coraz, na szczęście, coraz to nowe pokolenia. W związku z tym czujemy się odpowiedzialni za to, aby nadal dzieci i młodzież zapraszać do tej akcji. I kolejny ukłon, czyli spełniam znowu rolę rzecznika, to są sojusze, partnerstwa, przyjaźnie, miłości, które rodzą się podczas akcji. Zacznę od pana w niebieskiej koszulce, ambasadora australijskiego, bowiem nie wiem, czy państwo wiecie, ale korzenie tej akcji dokładnie są na antypodach, na pięknych, słonecznych antypodach. Australijski biznesmen i żeglarz Ian Kiernan, wpływając kiedyś do Zatoki Sydneyjskiej, było to w roku 89, czyli prawie 35 lat temu, zobaczył, jak jest strasznie zaśmiecona. I tak oto narodziła się po prostu globalna akcja. Kilka lat później, w 93 roku, 150 krajów pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i zaszczepiło tę akcję, a w 94 również kolejna osoba, czyli Mira Stanisławska-Mejsztowicz, postanowiła, że ta akcja odbędzie się w jej rodzinnym kraju. Nie bez kozery kładę akcenty na osoby, ponieważ myślę, że to dokładnie zależy od każdego z nas, jak się zachowujemy, jacy będziemy i co będziemy robili dobrego lub złego w naszym życiu. Niewątpliwie te osoby potrafiły porwać masy, stanowią dla mnie absolutną inspirację, chylę czoła i dziękuję, jestem pełna wdzięczności, że Mira postanowiła, abym trochę u schyłku swojej zawodowej kariery dla tej fundacji, dla tej sprawy popracowała. Widzicie państwo również przedstawicieli Wolińskiego Parku Narodowego, to są również przyjaźnie i to są również sojusze, które pomagają dobrze edukować, fajnie edukować. Woliński Park Narodowy prowadzi tę akcję, pokazując, jak w tak szczególnym miejscu śmiecenie rzeczywiście szkodzi temu ekosystemowi, czy harcerze, którzy są dla nas bardzo ważni. Pięterko wyżej widzicie państwo autora Andrzeja Pongowskiego, autora również tegorocznego plakatu, w którym pokazał za pomocą symbolicznej dłoni, że z jednej strony potrzebne są planecie dłonie, które jej pomagają i które dla jej dobra działają, z drugiej strony te wynurzające się do tego niebieskiego worka, troszkę hitchcockowskie łapki, to są te, które również śmiecą, no bo to są te same dłonie. I
chwila dla szczególnego poznańskiego sojuszu obecnych tutaj dzisiaj przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej, ponieważ urzędy miast i gmin są również bardzo ważnym partnerem w tej akcji. Ale modelowy jest Poznań. Ci ludzie są nie tylko pasjonatami swojej pracy, ale również wiedzą, na czym polega współpraca. W tym roku, w roku jubileuszu, mieliśmy nawet przyjemność poprowadzić konferencję prasową wspólnie z prezydentem Poznania, który odział się w naszą jubileuszową koszulkę. To jest ogromny gest zaufania zarówno do działalności fundacji, jak i do wartości, które niesie ze sobą promocja idei nieśmiecenia. Bardzo serdecznie dziękuję Poznaniowi, który od kilku lat również znajduje się na szczycie listy rankingowej. Przelecę media po to, żebyście Państwo wiedzieli, że nie ma promocji na szeroką skalę jakiejś ważnej wartości bez mediów. Czy social media, czy media są po prostu potrzebne. Tak jak wczoraj widzieliśmy dzięki filmowi pani Ewy Ewart, prawdopodobnie kwestia rzeki, czy nadawania osobowości, czy dbania o tę wartość będzie zdecydowanie większa, jeśli nadajemy temu rangę i możemy mówić szeroko do opinii publicznej. Fundacja Nasza Ziemia ma taką przyjemność i cieszy się takim zaufaniem dziennikarzy. W tym roku rzeczywiście nawet mieliśmy partnera National Geographic w akcji, który skupił się na nowych pokoleniach, które będą troszczyły się o naszą planetę. Zaczęłam plakatem i skończę plakatem, opowiadając troszkę anegdotycznie, że kiedy 29. akcja, czyli ta przed jubileuszem, się zbliżała, briefowałam, mówiąc językiem naszym komunikacyjnym, Andrzeja Pongowskiego co do plakatu. I on mówi: błagam cię, pozwól mi chociaż raz zrobić coś, co nie jest przyjemne, co nie jest inspirujące, co nie jest motywujące, coś, co przestraszy. Ja mówię: w porządku, ale wiesz, nasza założycielka prosiła, żebyśmy jednak nie mówili językiem rewolucyjnym, żebyśmy próbowali ludziom powiedzieć, co można zrobić dobrego. Dzisiaj pan pięknie powiedział o tym, żebyśmy jednak przekuwali wszystko na dobro i nie chciałam, żeby czymś straszył. Ale z drugiej strony rozumiałam artystę, który powiedział mi również: ja właściwie wszystko już w plakatach przez 30 lat powiedziałem, to co mogłem powiedzieć na temat promocji idei nieśmiecenia. Więc popatrzcie na ten plakat, który jest trochę zebraniem również tego, co usłyszałam wczoraj, czyli ta czarna, kosmiczna przestrzeń, z której wynurza się blada ziemia, gdzie nie słychać szumu fal, ptaki nie śpiewają, nie słychać szumu drzew, jest wyniszczona, dryfuje trochę bez celu, a na dodatek hasło 29. akcji, czyli wszystkie śmieci są nasze, wszyscy znamy piosenkę pewnie Majki Jeżowskiej, którą żeśmy spróbowali nieco zaadoptować do tego, zrobione jest z chudych, białych literek z przerwami, tak jakby chciały zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Rzeczywiście plakat moim zdaniem robi wrażenie, nie wiem czy przestrasza, ale na pewno zmusza nas do myślenia. I kończąc, zacytuję słowa innego naszego ambasadora, nieżyjącego już mistrza, Wojciecha Młynarskiego, który powiedział tak. I na koniec ważne słowa zabrzmą w tej piosence. Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej. Dziękuję.